Cześć, dzisiaj zmierzę moc i harmoniczne Kuan Na ekranie będą moce napisane, będą się wyświetlały, a gdzie tam jest to konieczne, to będę też komentował, także zapraszam. Do oglądania. Na początek częstotliwość najniższa, na końcu będzie częstotliwość najwyższa, na jakiej można odbierać i nadawać, czyli zaczynamy od 18 MHz. Jak wygląda moc na 18 MHz? 0,012 W. Następne pasmo to jest CB 27 MHz. Tutaj na mocy maksymalnej mamy 0,001 W. No, 1000 W na CB. Także no nic dziwnego, że daleko to nie leci. Rzućmy okiem na harmoniczne. Wyrysowało 4. Pierwszy sygnał, 1 to jest nasz główny sygnał. Pozostałe to kolejne harmoniczne. No i faktycznie pierwszy sygnał główny wydawałoby się, powinien być najmocniejszy, a jest najsłabszy. Na 108, na 135 MHz mamy niestety silne harmoniczne. To nie znaczy, że są silne. One po prostu są o kilkadziesiąt decybeli, kilkanaście decybeli mocniejsze od sygnału głównego, ale dalej to jest śmieszna wartość. Na 50 MHz 0,071. Oczywiście wata No i harmoniczna na 50 MHz, jak to wygląda? No niestety, tylko czwarta harmoniczna, tutaj na, będzie piątka, jest najniższa. Nie, kilka jest nieco wyższych sygnałów, nieco wyższych harmonicznych od samego sygnału. Pasmo 70 MHz. 0,07 czyli no tak samo jak na 50Mb zobaczymy harmoniczne jak wyglądają no i sygnał mamy minus jeden decybel Ale tylko trzecia harmoniczna jest niższa, druga harmoniczna jest na równi z sygnałem. Także w paśmie lotniczym na 140 MHz też nas będzie słychać. No i na dwóch metrach moc 5 W na high. Średnia moc prawie 4 W. No i najniższa moc 2,5 W. Takiej mocy można było się spodziewać. A zobaczymy jak harmoniczne na dwóch metrach. No i tu bez niespodzianek. Różnica jest bardzo wielka. Tutaj raczej nie będziemy zakłócać na sąsiednich częstotliwościach za mocno. A jest dobrze wycięte. Akurat no, filtry pasmowe w tym radiu są na dwójkę, na siedemdziesiątkę, no to nie ma się co spodziewać, że na innych pasmach będzie ładniej. 255, bo ta częstotliwość też może niektórych interesować. 0, 0, 279 W. Następna częstotliwość 297 MHz. I tu mamy 1,5W 1,513. No i tu nie jest źle. Tutaj nie jest źle, akurat. Chociaż druga harmoniczna mogła być niższa, ale i tak jest z rzędu. Prawie że 0W. Mamy 70, prawie 4 W high, 2,5 W średnia moc i low, najniższa 1 W. Czyli trochę się to różni od pasma 2 metrów, ale niewiele. No i na 70 też sygnał nośny jest dużo wyższy. A jest to prawie 40 dB różnicy pomiędzy pierwszą harmoniczną a sygnałem nośnym. Także ten sygnał jest bardzo wytłumiony. Wszystko, co poniżej 10 plus 10 dB, jeśli chodzi o harmoniczne, to jest nic. No i jeszcze PMR-ki 446 MHz. Tu mamy ponad 4 W. I tak 1000 czy przy 1000 cokolwiek, nie, nie ma nadawania przy 1000. Na 1 giga coś nie chce nadawać. Na 500 mega na 500 mega nośna jest. I to dość mocna. Zobaczymy gdzie najdalej da się tutaj nadawaniem 700 mega, da się tutaj coś. No bardzo mizernie jest ten sygnał. Taki mały prążek. Ale to pomijalne. No i mamy na 600 MHz 100, 100 mW. Czyli można śmiało przyjąć, że granica tego radia to jest 100 mW. Ej, jejku. Granica, gdzie to radio jeszcze nadaje to jest 600 MHz. No i to mamy 100 mW jeszcze. No zobaczymy sobie jak tutaj wygląda nam... Jak wyglądają przebiegi na paśmie CB. Zobaczymy czy White będzie poniżej 5 kilo plus minus. I jest producent podaje, że plus minus 5 kHz. I mamy niecałe 5 Na paśmie 2 metrów, na 145, na Narrow mamy dewiację plus minus 2,22 kHz. No i na Wide mamy 4,5 kHz plus minus. Także nie wyjeżdża to poza deklarowaną wielkość przez producenta. I to wszystko, jeśli chodzi o pomiary Kuan -tżęga. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, jakieś propozycje, to zapraszam do komentowania. Ja tymczasem was żegnam. Dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia, do usłyszenia.